Nieopodal wysokiej wsi na terenie Wzgórz Dylewskich odbył się 13. bieg Sasinów. Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i kondycję na dystansie 10 oraz 5 kilometrów. Od 13 lat organizujemy biegi. Zwykle są to biegi na nartach, ale w tym roku śniegu jest za mało, w związku z tym jest zorganizowany na nogach. Startuje około 70 zawodników na dwóch dystansach. Trasa biegu nie należała do najłatwiejszych. Mimo ogromnego trudu zawodnicy poradzili sobie z niedogodnościami. Na mecie czekał na nich smaczny posiłek, kawa, herbata oraz palenisko. Główną atrakcją jest trasa biegu, która jest trasą wymagającą, krosową trasą biegu na nogach. Jest to unikalna trasa na terenie Warmii i Mazur, gdyż wjedzie po Wzgórzach Dylewskich, które same w sobie są najwyższym wzniesieniem Warmii i Mazur. Dla uczestników, jak i dla kibiców przygotowaliśmy regionalne produkty, wyśmienity bigos, chleb domowego wypieku, smalec, pastę z fasoli i ciasto drożdżowe lokalnie wypieczone. Organizatorzy nie próżnują. Już teraz znany jest termin kolejnego, tym razem letniego wyścigu Sasinów. Drugą niedzielę maja organizujemy letni bieg Sasinów, jest to Dylewski Cross, bieg na 21 km, bardzo wymagająca trasa dla dobrych zawodników oraz 5 km trasa popularna dla wszystkich. W kategorii biegu mężczyzn na 10 km pierwsze miejsce zajął Mateusz Krawiecki z wynikiem 39 minut 28 sekund. W biegu na 5 km zwyciężył Maciej Myszkiewicz z czasem 21 minut 49 sekund. W biegu na 10 km kobiet zwyciężyła Agnieszka Kaniewska z wynikiem 55 minut 37 sekund. A jeśli chodzi o wyścig na 5 km, jako pierwsza metę przekroczyła Aleksandra Wantowska z wynikiem 26 minut 46 sekund. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.